Hej, hej! Witam Was na popołudniowej herbatce u mnie na kanale. Ja już swoją zaparzyłam, a to z prostej przyczyny. Po pierwsze, lubię herbatę, a po drugie, zdecydowałam się zrobić dla Was tea book tak, czyli tak herbaciany, herbaciano-książkowy. Herbata i książka to u mnie zestaw obowiązkowy, ale gorąco. Ale uważam, że ten tak jest naprawdę świetny. Pytania, które w tym tagu możecie znaleźć, dają okazję do opowiedzenia o wielu tytułach, o których nie opowiadałam Wam wcześniej, nie miałam takiej okazji i być może nie miałabym. Także uważam, że jest to naprawdę świetny, świetny pomysł. Ja swoją herbatę już piję, moja jest imbirowo-pomarańczowa, a Was zachęcam do zaparzenia swojej herbaty i posłuchania o różnych, różnistych tytułach, o których chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Przychodzi do mnie, właśnie przybył kot z poprzedniego filmu, cały czas ten sam, cały czas tak samo chętny, żeby towarzyszyć mi w nagrywaniu, więc pozwólmy mu na to. Teraz zamiast herbaty trzymam kota, ale równie mocno zachęcam Was do obejrzenia mojego herbacianego filmiku. Jeżeli chodzi o moje ulubione klasyki, to muszę wymienić Panią Bovary Flauberta. To opowieść niezwykła. Poznałam ją na studiach, jak wiele z moich ulubionych książek. To był taki dla mnie bardzo dobry czas. I Pani Bovary to trochę książka, która odrobinę kojarzy mi się z moim drugim ulubionym klasykiem. Jest to polski klasyk i jest to Lalka Bolesława Prusa. Jest to jedna z książek, które darzę największym uczuciem. Czytałam Lalkę co najmniej 5 razy. 2 razy na studiach, w liceum i też dla siebie, dla swojej własnej przyjemności również ją czytywałam. Dlatego, że to jest taka powieść totalna. Bardzo ją lubię, mam do niej ogromny sentyment. A moje skojarzenie z Panią Bovary jest chyba dość oczywiste. To są dwie bardzo nielubiane bohaterki. Izabela Łęcka i Pani Bovary właśnie, tytułowa Pani Bovary, to kobiety, które spotykają się z olbrzymim, no właśnie, niezrozumieniem. Dla mnie jest ta niechęć wynika bardzo mocno z niezrozumienia. Obydwie w swoim życiu kierują się zasadami, które wydają się grą nieczystą, niemoralną. Natomiast jedna i druga ma bardzo dobrze opisane motywacje. I to w tych książkach podoba mi się bardzo. Pani Bovary to historia kobiety, która jest bardzo nieszczęśliwa, która ma męża, która żyje takim bardzo drobnomieszczańskim życiem i niezwykle cierpi, że nie może chodzić do teatru, nie może pojawiać się na balach, nie może mieć wspaniałych, drogich sukni i spotykać się z wieloma pięknymi kochankami. Jest niezwykle nieszczęśliwa i zagubiona. Przez to jej działania doprowadzają do tak naprawdę ruiny z jednej strony jej życia, z drugiej strony życia jej męża. I w tej historii, w tej książce w ogóle, Flaubert popisał się niezwykłym kunsztem i to jest naprawdę bardzo psychologiczna książka. I owszem, można gardzić Panią Bovary, ale naprawdę nie trzeba i można ją zrozumieć, bo można zrozumieć po prostu kobietę wciśniętą w niechciany los. I Lalka, myślę, że nie muszę chyba opowiadać, dlaczego Izabela Łęcka jest nieszczególnie lubiana. Ja jednak darzę ją sympatią i darzę sympatią całą tę historię. Łącznie z jednym z głównych bohaterów, czyli po prostu z miastem Warszawą. Uwielbiam tę książkę. Lalka jest dla mnie jedną z najwspanialszych lektur szkolnych. Czytałam ją z wielkim zainteresowaniem. Mam jeszcze jednego ulubionego klasyka i mowa tu o Annie Kareninie Tołstoja. Anna Karenina to historia, z którą się właściwie wychowywałam, dlatego że moi rodzice mieli na DVD płytę z filmem Anna Karenina i ten film, można powiedzieć, trochę mnie ukształtował, dlatego że ja znałam go w pewnym momencie na pamięć. Kiedy już byłam na tym etapie, że bajki już mi się trochę nudziły, a nie miałam w domu kablówki ani satelity, to wyciągałam te płyty DVD i oglądałam Annę Kareninę ciągle, ciągle i ciągle. I mam w głowie pewne określone sceny i pamiętam je tak dobrze. I pamiętam, że jako dziecko byłam pod olbrzymim wrażeniem na przykład sceny na dworcu kolejowym.
wiele, wiele scen, wiele emocji, więc skoro kochałam film, to bardzo szybko zakochałam się również w książkach. Anna Karenina to znowu historia bardzo nieszczęśliwej kobiety. Kobiety, która się zakochuje, zakochuje się w mężczyźnie, który nie jest jej mężem. I historii tego, co to zmienia w jej życiu. Ja zawsze Annę Karenina odczytywałam wyjątkowo feministycznie. I ten absurdalny kontrast między tym, co dzieje się z Anną Kareniną, kiedy romans się wydaje, a tym, co dzieje się z mężczyzną, z którym ona miała romans, jest dla mnie porażający i był już wtedy. Dlatego Anna Karenina to zdecydowanie jeden z najlepszych klasyków, jakie czytałam. Pytanie drugie. Zielona herbata, czyli książka tak nudna, że przy niej zasypiasz. Jest taka jedna książka, nie mam już jej na półce. Jest to powieść, właściwie nie powieść, zbiór takich krótkich listów czy historii napisanych przez Knausgarda. Knausgard wydał taką serię, z której każda z części nazywa się tak jak pory roku. Ja sięgnęłam po pierwszą część pod tytułem Jesień. Przeczytałam chyba, nie wiem, 100 stron i zdecydowałam, że absolutnie nie mamy ze sobą żadnej chemii. To znaczy ja i ta książkę, bo Knausgarda lubię i moja walka podobała mi się. Natomiast te szkice, te mini felietony, listy do córki, do dziecka, które wprowadzają trochę w świat, trochę ten świat tłumaczą, po prostu mnie zupełnie nie przekonały. Uważałam je za banalne, chwilami pretensjonalne, niespójne. No niestety mnie nie zachwyciły. Nie mam już tej książki, ale była fatalna moim zdaniem. Pytanie trzecie. Czerwona herbata Puer, czyli książka, w której bohaterowie ciągle się przemieszczają. Przyszła mi do głowy Amerykana, Chimamandy Ngozi Adichie. To historia kobiety, która wyjeżdża z Nigerii do Stanów Zjednoczonych, by tam pobierać edukację i tam też się osiedla. W Stanach Zjednoczonych znajduje sobie partnera, zaczyna pracować, odnajduje się bardzo mocno w realiach Stanów Zjednoczonych, robi karierę, pisze bloga i ten blog o realiach życia osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych jest niesamowicie popularny. I nagle decyduje się na to, aby opuścić trochę tę strefę komfortu i wrócić do Nigerii, spróbować żyć w Nigerii, widząc ten niesamowity kontrast między tymi dwoma państwami, ale mimo wszystko odczuwając olbrzymią tęsknotę za swoim krajem. Ja bardzo Amerykanę lubię. Jest to książka, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Wiem, że w Stanach wywołała olbrzymią dyskusję. Mam wrażenie, że w Polsce trochę przeszła bez echa, a dla mnie była bardzo ważna. I pamiętam, że czytałam ją naprawdę poruszona, bo miałam wrażenie, że to historia o warunkach życia, zarówno warunkach życia w Nigerii, jak i warunkach życia w Stanach Zjednoczonych. Autorka porusza tutaj wiele takich tematów, o których ja jako osoba białoskóra z Polski nawet o tym nie myślałam. Na przykład myśli o tym, dlaczego w gazetach tak dużo jest wyłącznie białoskórych modelek. Kiedy pojawiają się czarnoskóre modelki, to zwykle mają włosy potraktowane takimi kosmetykami, by wyglądały jak włosy białoskórych dziewczyn. Przypomina tutaj na przykład Beyoncé czy Obamę, Michelle Obama. Bardzo mi się podobała ta książka, a to przemieszczanie się, to właśnie ta droga, z jednej strony droga ze Stanów Zjednoczonych do Nigerii, ale z drugiej strony też droga taka mentalna, dlatego że ona, orientując się nagle, że tak bardzo tęskni za Nigerią, trochę przewartościowuje pewne rzeczy w głowie i też spotyka się z olbrzymim szokiem i zdziwieniem ze strony przyjaciół i rodziny, że decyduje się do Nigerii wrócić. Mam jeszcze drugą książkę, która jest troszkę podobna, ale uważam, że jest dużo, dużo gorsza. I mam tutaj na myśli Drogę do domu. To książka, która była swego czasu bardzo popularna i ja na fali popularności kupiłam tę powieść. I to historia również rozpięta między Stanami Zjednoczonymi a Afryką. Historia dwóch rodzin, które w pewnym momencie się stykają, ale jest to historia wielopokoleniowa, która przenosi nas w czasy niewolnictwa i opowiada historię dwóch rodzin od samych korzeni. Ja mam poczucie, że ta książka jest pełna pewnych klisz, że to wszystko już gdzieś oglądałam albo czytałam, nie byłam nią zachwycona, natomiast to też jest książka, w której z kolei my ciągle podróżujemy, dlatego że poznajemy tutaj, myślę, że spokojnie z 20 lub 30 różnych postaci,
które przynoszą nas w totalnie różne czasy i w różne miejsca. Natomiast tej książki Wam szczerze mówiąc nie polecam. Kolejne pytanie. Biała herbata, czyli książka niezasłużenie popularna. I tutaj powiem Wam szczerze, no muszę Wam pokazać książkę autorki, którą uwielbiam, ale no niestety zawód był i muszę się z Wami tym podzielić. I mam tutaj na myśli Zadie Smith i Swing Time. I Swing Time rozczarował mnie przeokropnie. To historia przyjaźni, bardzo mocno w ogóle przypominająca mi historię Eleny Ferrante i wydaje mi się, że ja gdzieś czytałam wywiad z Zadie Smith i ona faktycznie mówiła, że gdzieś tam inspiracja Eleną Ferrante była i ta inspiracja jest bardzo zauważalna. Mamy tutaj dwie przyjaciółki, które zupełnie różnią się potencjałem, podejściem do życia, trochę rodzajem wrażliwości i stopą życiową, na której przyszło im funkcjonować. Ich przyjaźń wzmacnia motyw tańca, obydwie bowiem uwielbiają muzykę, uwielbiają oglądać filmy z motywem tanecznym, a później trochę jest tak, że ten taniec niszczy tę przyjaźń. Jak zwykle podobało mi się, w jaki sposób Zadie opisuje swoich bohaterów, jak zwykle podobał mi się sam pomysł na fabułę, ale niestety ostatecznie okazała się dużym rozczarowaniem. I tak naprawdę ostatnie 100 stron czytałam po prostu z dużym, dużym smutkiem, bo to nie jest ta Zadie, którą pamiętam. Moją absolutnie ukochaną książką tej autorki i jedną z najlepszych książek, na pewno w pierwszej dziesiątce najlepszych powieści, jakie w życiu czytałam, znalazłyby się Białe Zęby właśnie tej autorki. Ja uwielbiam tę powieść i uważam, że jest świetna. Tutaj również mamy dwie rodziny, również mamy przyjaźń. Tutaj mamy z kolei temat życia na emigracji, życia w Wielkiej Brytanii. Ta książka podobała mi się bardzo i to jest poziom Zadie Smith, o którym ja marzę, że ona kiedyś znowu napisze coś tak dobrego jak Białe Zęby. Ale niestety póki co otrzymujemy Swing Time, który jest niestety rozczarowaniem dla mnie i w pewnym momencie było tej książce bardzo głośno i uważam, że niestety niezasłużenie. Chociaż przyznam, że dość szybko o tej książce zapomniano, co być może jest gdzieś tam podyktowane jakością niestety tej powieści i tym, że jeżeli zna się Białe Zęby, to trudno zachwycić się Swing Time. Szóste. Herbata yerba mate, czyli książka, przy której trzeba przebrnąć przez pierwsze rozdziały, aby akcja się rozwinęła. Tutaj pokażę Wam kolejną z moich ukochanych powieści. W ogóle totalnie w tym filmie odkrywam karty i opowiadam Wam o moich po prostu perełkach, o których zresztą zamierzam ponagrywać trochę dłuższe filmy, bo uważam, że warto o nich mówić. Jest to Jeffrey Eugenides i Middlesex. To jedna z moich ukochanych powieści. Natomiast pamiętam, że kiedy pierwszy raz ją czytałam, przez jakieś pierwsze 20-30 stron czułam się trochę, może nie znudzona, ale nie byłam pewna swojego wyboru lektury. To pytanie było dla mnie najtrudniejsze, dlatego że zwykle bardzo szybko się zniechęcam i kiedy jakaś książka nie spodoba mi się od razu, to zwykle uznaję, że mimo wszystko chyba nie jest, nie ma między nami chemii i od razu odkładam, bo trochę szkoda mi czasu. W przypadku Eugenidesa bardzo cieszę się, że tej książki nie odłożyłam. Nie ukrywam, że miał trochę wpływ samo nazwisko autora, dlatego że Eugenides napisał Przekleństwa niewinności. Teraz Sonia Draga chyba wznawia tę powieść i bardzo dobrze, bo ona jest bardzo trudno dostępna, a jest naprawdę świetna. W związku z tym wiedziałam, że jest to rzecz pióra Eugenidesa i nie zniechęciłam się tak od razu. To historia sagi rodzinnej, u podnóża której leży kazirodztwo. To jest bardzo ciekawa rzecz. To historia o hermafrodycie, który zaczyna odkrywać tak naprawdę, jaką płeć czuje, kim się czuje i odkrywać swoją rodzinę, odkrywać historię rodzinną. To jest taka monumentalna saga, która przeprowadza nas naprawdę przez wiele lokacji, między innymi przez Detroit. Bardzo dobra rzecz, bardzo dobra powieść. Mamy tu i II wojnę światową, i wielkie emocje, i dużą przemianę. Eugenides pisze świetnie. Eugenides pisze takich bohaterów, jakich nigdy inny nie pisze. I jest to jedna z najlepszych powieści. I mogę Wam tylko polecać, mogę Wam tylko mówić, przeczytajcie Middlesex, dajcie szansę tej powieści, bo ona Was wciągnie totalnie, bo to jest podobnie jak lalka, chociaż wiem, że to jest kontrowersyjne porównanie, to również jest powieść totalna. To powieść o wszystkim, to powieść ze wszystkimi elementami, które są niezbędne, by stworzyć dobrą historię.
Kolejne pytanie, czwarte, to herbata ulung, czyli książka, której poświęca się za mało uwagi. I to pytanie było zdecydowanie najłatwiejsze, bo znam takich książek naprawdę dużo, ale wybrałam tylko trzy. Pierwsza książka to znowu książka dla mnie wyjątkowa i wspaniała, i to Wybór Zofii Williama Startona. Wybór Zofii możecie znać, tę historię możecie znać z filmu, w którym grała Meryl Streep. To doskonały film i ja zaraz po przeczytaniu tej książki sięgnęłam po niego i byłam nim zachwycona. Koniecznie obejrzyjcie Wybór Zofii właśnie z Meryl Streep. Ona tam gra świetnie, tak jak wszędzie, natomiast to jest bardzo dobry film. To książka o Żydówce, która przeżywa Holokaust. Jako jedyna ze swojej rodziny przeżywa Holokaust. I z Polski po wojnie ucieka do Stanów Zjednoczonych i tam żyje. Poznaje tam mężczyznę i wdaje się w związek, który jest przerażający i z którym bardzo trudno się utożsamić. Jest to związek tak bardzo skomplikowany i tak na tak wielu płaszczyznach świetnie oddany, że ta książka po prostu z jednej strony fascynuje, z drugiej przeraża. I pisarstwo Williama Styrona jest po prostu doskonałe. Kolejna książka to tym razem polska rzecz, to Duchologia Polska, Rzeczy i ludzie w latach transformacji Olgi Drendy. To jest świetna książka, wydana przez wydawnictwo Charakter. To książka duchologiczna, czyli książka wspominkowa. To książka badająca artefakty przemian. To książka mówiąca o tym, co było, przypominająca dawne realia, zbudowana z jednej strony na sentymencie, a z drugiej strony na olbrzymiej ciekawości i analityczności. Duchologia Polska, czas transformacji i to klucz do wielu, wielu historii, o których można przeczytać w literaturze polskiej lat 80., 90. I kolejna książka, ostatnia już, to Kiran Desai i Brzemię Rzeczy Utraconych. To powieść, której akcja toczy się w Indiach. To powieść z dużym wątkiem politycznym, ale przede wszystkim to historia o postkolonializmie w Indiach, o realiach życia właśnie w kraju postkolonialnym, o tym, co kolonializm zabrał, co chciał dać i co z tego wszystkiego wynikło. Jak trudno jest odbudować swoją tożsamość, kiedy tak naprawdę epoka postkolonializmu nie zmienia nic, bo nie da się już odtworzyć tego, co zostało zniszczone i trzeba budować coś nowego. To jest bardzo dobra książka, to jest bardzo dobra powieść, czyta się świetnie. No i jest to historia o Indiach. Tak jak Wam wspominałam, lubię takie powieści, które mimo wszystko opowiadają o realiach, które są mi dalekie, bo wtedy czuję, że uczę się czegoś o świecie. Kiran Desai dostała za tę książkę Nagrodę Bookera i ja absolutnie się nie dziwię, bo powieść jest po prostu fantastyczna i uważam, że jest o niej bardzo cicho w Polsce i powinno się to zmienić. Punkt siódmy. Herbata ziołowa, czyli książka, którą czytano Ci na dobranoc. Pamiętam szczególnie dobrze baśnie. Czytano mi bardzo dużo baśni i uwielbiałam baśnie Andersena. Mam zresztą na półce takie wyjątkowe wydanie z niesamowitymi ilustracjami właśnie Andersena, bardzo niepokojącymi i mrocznymi. I ten mrok u Andersena podobał mi się bardzo. Bardzo lubiłam historie Andersena, które tłumaczyły w jakiś sposób świat i też go odkłamywały. Miałam również taką serię, która kiedyś była bardzo popularna, gdzie filmy Disneya były przekładane jako książki. Koncept pewnie niezbyt ambitny, ale jako dziecko uwielbiałam te książeczki i pamiętam szczególnie, że uwielbiałam historię Pinokia, a moją ukochaną postacią z właśnie tych książeczek i bajek Disneya była Aurora. Kiedy już dorosłam i samodzielnie wybierałam sobie lektury, to bardzo dobrze pamiętam, jak sięgałam po Anię z Zielonego Wzgórza, po Małą Księżniczkę, takie typowe dziewczyńskie lektury. Bardzo nie lubiłam wszelkich awanturniczych historii. Nie wciągały mnie poszukiwania skarbów. Wolałam zdecydowanie lektury o dzieciach, o dziewczynkach takich jak ja. Postanowiłam pokazać Wam jeszcze jedną książkę z serii tych, o których niestety jest dość cicho. I mam tutaj na myśli Ból, Zeru Yeshalev i pisarstwo Zeru Yeshalev w ogóle. Zeru Yeshalev jest Izraelitką i to pierwsza powieść tej autorki, którą miałam okazję przeczytać. Ból to historia
kobiety, która miota się bardzo mocno między życiem domowym, życiem z kochającym mężem i z rodziną, a życiem z kochankiem. Brzmi dosyć obyczajowo, natomiast Zeruja pisze bardzo dobrze. I to jest taka obyczajówka, która wciąga, ale z drugiej strony jest bardzo mocno pogłębiona psychologicznie. To jest historia o rozdarciu i o właśnie tytułowym bólu. Ból prześladuje bohaterkę na każdym kroku i jest to ból fizyczny. Jest bardzo mocno związany z jej psychiką, ale nic więcej nie będę Wam zdradzać. Zeruja Szelew pisze bardzo dobrze. Faktycznie można jej zarzucić to, że wydaje się nie zauważać pewnych kontrowersji politycznych związanych z jej krajem, zupełnie nie porusza tego wątku, ale jeżeli nie przeszkadza Wam to, to serdecznie Wam ból polecam. Kolejne pytanie to pytanie ósme. Herbata owocowa, Twoja ulubiona lekka książka. Tutaj nie mam jednej ulubionej książki. Zwykle w takich sytuacjach, kiedy mam ochotę na jakąś lżejszą lekturę, sięgam po true crime'y. Bardzo lubię true crime'y. Tutaj przygotowałam sobie trzy. Ja, Olga Hepnarowa, Romana Cilka. Bardzo fajna książka. Jest to książka true crime o Oldze Hepnarowej, czeskiej zabójczyni czy morderczyni, której czyn sprawił, że Czesi byli po prostu w szoku i cała ta książka jest próbą dojścia do tego, co się stało, że młoda dziewczyna pewnego dnia wynajęła samochód dostawczy i z całym impetem wjechała na przystanek tramwajowy bądź autobusowy, zabijając multum osób. Mam tu również koronkową robotę, czyli Sprawę Gorgonowej Cezarego Łazarewicza i jest to absolutnie majstersztyk, jeśli chodzi o true crime. Bardzo lubię ten reportaż, to znowu próba dojścia do tego, co się stało w tę noc, kiedy ponoć Gorgonowa zamordowała córkę swojego partnera, swojego kochanka, ale to też próba rekonstrukcji historii, która działa się na sali sądowej. Wzięłam też sobie tutaj głosy, co zdarzyło się na wyspie Jersey, Dionizosa Asturisa i Ewy Winnickiej i to jest książka, o której opowiem Wam w podsumowaniu marca, więc nie będę już o niej nic mówić, ale lekkie książki, ulubione lekkie książki to właśnie książki kryminalne, książki true crime, ale też powieści kryminalne w ogóle. Jak mam się ochotę odprężyć i trochę odmurzyć, to właśnie za pomocą historii morderstw. I to też dotyczy na przykład podcastów. Uwielbiam słuchać podcastów o tej tematyce, szczególnie podcastów zagranicznych, ale nie tylko, no bo mamy też naszą polską doskonałą Jaśmin z kanału Stanowo, także bardzo, bardzo mnie to interesuje. Ostatnio na przykład znalazłam podcasty Michała Larka, mordercze opowieści, zbrodnicze opowieści. Świetne, naprawdę świetne, posłuchajcie, jeżeli lubicie te klimaty. Muszę już kończyć, bo zdecydowanie zmieniło nam się światło i ostatnie promienie słońca wiosennego już zaszły, ale ostatnie pytanie. Pytanie dziewiąte, Iced Tea, czyli książka, która zmroziła Ci krew w żyłach. I tutaj trochę zabawię się formułą tego pytania. Jest to książka Z zimną krwią Trumana Capote. To powieść dla mnie genialna. Jeżeli chodzi o tego autora, to na pewno kojarzycie Śniadanie u Tiffany'ego. I moim zdaniem to opowiadanie, bo to ile pamiętam jest opowiadanie, dla mnie przynajmniej było słabe i byłam bardzo, bardzo rozczarowana. O, kolejny przykład do pytania o książkę niesłusznie popularną. Uważałam, że Śniadanie u Tiffany'ego napisane jest przeciętnie i film był zdecydowanie lepszy. Natomiast Zimną krwią to jest historia rewelacyjnie napisana. Trochę to true crime, bo to historia o prawdziwym morderstwie, które zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych. To historia dwójki zdegenerowanych ludzi, którzy celem rabunkowym napadają na dom człowieka majątnego, bogatego, posiadacza ziemskiego właśnie w Stanach Zjednoczonych. Mordują całą rodzinę. Truman Capote stara się dotrzeć do motywów, opowiedzieć historię i trochę też opowiedzieć o rodzinie, która została zamordowana. Zwykle, kiedy słuchamy o morderstwach, myślimy i opowiada się nam historię ludzi, którzy tego morderstwa dokonali i jest to szalenie niesprawiedliwe. I tutaj Capote stara się troszeczkę o tej rodzinie opowiedzieć, oddać im prawo do głosu, opowiedzieć ich historię, opowiedzieć o ich przymiotach, opowiedzieć o ich losach. Oraz opowiedzieć o procesie i o dochodzeniu do prawdy. Z zimną krwią polecam Wam naprawdę bardzo. To jedna z tych książek, które kiedy raz przeczytacie, będziecie już wiedzieć, że koniecznie chcecie wrócić do tej historii później. Jest napisana tak dobrze, jest tak poruszająca, że trudno o niej zapomnieć.
To historia, która zmroziła moją krew samym tytułem, ale również fabułą, bo to historia o niewytłumaczalności zbrodni. Pewnego dnia po prostu cała rodzina zostaje brutalnie zamordowana, ich dom wręcz ocieka krwią, a oni zostają obrabowani i pozbawieni życia tylko dlatego, że ktoś to zaplanował na zimno. To jest bardzo dobra rzecz. Sięgnijcie, nawet jeżeli Śniadanie u Tiffany'ego was rozczarowało, bo to naprawdę jest powieść 3 klasy wyżej niż Śniadanie u Tiffany'ego. Okej, to już wszystkie herbaciano-książkowe pytania. Herbata już wystygła, dlatego kończę już ten film. Zabieram się za moją herbatę i zabieram się za czytanie. Mam nadzieję, że wasze popołudnie było udane. Pa, pa!